Tak, dobrze powiedziałeś. Cieszę przede wszystkim to, że zainteresowanie jest ogromne i ludzie już wykupili tam chyba. Jak mówisz, w pierwszych parę tygodniach już nie było miejsc. To naprawdę jest wyjątkowa hala. Zawsze marzyłem na niej zagrać. Byłem, widziałem, ale nie grałem, dlatego takie to będzie wyjątkowe. I przy takiej publiczności licznej, no to coś niesamowitego. Po prostu wszyscy możemy tylko zacierać ręce na to, żeby to święto siatkówki jest w Polsce i z roku na rok ta popularność tej dyscypliny poprzez frekwencję ludzi wskazuje na to, że jest po prostu ogromny popyt. Ludzie widzą, że siatkówka po prostu daje dużo fanu, jak również reprezentacja nakręca, wyniki reprezentacji nakręcają tą popularność. Nic, tylko się cieszyć i po prostu zacierać ręce na to, że to będzie świetne widowisko. Tak, zgadza się. Przede wszystkim chcemy pokazać bardzo dobrą siatkówkę. Do tego dążymy przez treningi i te wszystkie pierwsze trzy mecze pokazują, że pomimo tego, że to jest nowy zespół, sporo nowych twarzy u nas się pojawiło, To ta gra wygląda i fajnie to się obserwuje, więc miejmy nadzieję, że podtrzymamy tą tradycję superpucharową jak sprzed 2 lat, a na pewno kędzierzynianie bardzo chcą wreszcie przerwać tą naszą pasę w superpucharze i zgarnąć to trofeum, przywieźć to do Kędzierzyna. Czemu postaramy się postawić i utrudnić to zadanie.